Cześć. Jednym ze sposobów urozmaicenia sobie danego pomieszczenia jest zastosowanie jakiegoś ciemnego koloru. Wszystkie ciemne kolory, takie bardzo wyakcentowane, bardzo nasycone, są pozbawione bieli, przez co od razu gorzej kryją. I w tym filmie właśnie pokażę, jak malować takimi kolorami, tak ciemnymi, tak transparentnymi, jakich narzędzi używać, jaka jest technika malowania i jak możemy zastosować kilka trików, żeby pomóc, żeby zrobić to lepiej, szybciej i dokładniej. Główną rzeczą jest zrobienie sobie podkładu kolorystycznego, który najlepiej robić z farby podkładowo-gruntującej, z primera, ze względu na to, że obojętnie, czy będzie to nowa ściana, nowa powierzchnia, czy już uprzednio malowana jakimś innym kolorem, ustabilizuje ona nam podłoże oraz sprawi to, że zlepi nam tą starą farbę i da już podkoloryzowany pod kolor docelowy podłoże. My będziemy malować farbą Pride'a matową. Użyjemy do tego wałka Ustera Produce Z 3/16 cala, czyli tak mniej więcej 5 mm. A kolor, który będziemy malować, będzie to jeden z najtrudniejszych kolorów, którego składowym jest pigment taki bardzo buraczany, w ogóle nie kryjący. To jest ten kolor, nazywa się Very Berry. I zobaczymy, standardowo maluje się go mniej więcej na 5 do 7 warstw, żeby uzyskać faktycznie jego głębię, jego nasycenie. Zobaczymy, ile nam to zajmie warstw. I znowu jesteśmy przy naszej ściance. Podzieliłem ją sobie na dwa miejsca. W jednym spróbujemy z tym podkładem kolorystycznym, a z drugiej strony bezpośrednio farbę bez żadnego podkładu na przygotowaną wcześniej ścianę, czyli zagruntowaną primerem PVA Magica. Wałek Produce 3/16, tak jak mówiłem. Lekko zwilżony, żeby lepiej wchłonął farbę. Dajemy mu jak zwykle około 5 minut, żeby farba doszła do samego środka wałka. Teraz malujemy z podbarwionym primerem, także jego krycie powinno być bardzo zadowalające. I jest. Teraz to, co mówiłem wcześniej, dlaczego wałek z krótkim włosiem. Zaraz zobaczycie, jak maznę tutaj w ten sposób. Zobaczcie, to jest bliska, jak gęsto są tak jakby te punkty. To było jedno przejechanie, drugie, trzecie, czwarte. Praktycznie mamy już pokryte, prawda? Dlatego warto używać do takich ciemnych kolorów. Ogólnie warto malować wałkami z krótszym włosiem, dlatego że one bardziej szczegółowo nakładają farbę. Tak, jedziemy dalej. To, co teraz będę robić, to będę jeszcze raz wracać i cieniować całą stronę, żeby nie było takich pasów, ponieważ jadę ciągle z góry na dół i teraz będę ją cieniować właśnie, żeby to zrównać wszystko. Poczekamy teraz mniej więcej jakieś 6-8 godzin po to, żeby całkowicie wyschła ta pierwsza warstwa nasza. Dlatego, że jeżeli byśmy wcześniej na przykład malowali, to moglibyśmy rozpuszczać tak jakby delikatnie ten podkład i byśmy po prostu przerzucali tą farbę z jednej strony na drugą, co jest właśnie bardzo istotne przy malowaniu ciemnych kolorów, żeby tego nie robić. Malować cienkie warstwy, trochę więcej warstw, ale na pewno dawać im bardzo dużo czasu, żeby faktycznie bardzo dobrze wyschły. Tak więc czekamy. Zerwiemy teraz na świeżo taśmę, tak jak się powinno to robić, po to, że później polecimy całością już nawierzchniową farbą pierwszą warstwę i będziemy widzieć odcięcie mniej więcej co i jak zaczyna nam kryć. I tu istotna informacja też, jak odrywamy taśmę, to zawsze tak jak mamy farbę, jedziemy tak, że ją tak jakby ścinamy, prawda? Nie powodujemy czegoś takiego, żeby ją podważać, tak? Także w ten sposób ją sobie elegancko ściągamy. Mamy bardzo fajną linię. Minęły około 4 godziny.
Jak widać, podkład już wysechł. No jest to bardzo fajny kolor, jednakże nie jest to kolor docelowy, dlatego że kolorem docelowym będzie kolor o wiele bardziej mocniejszy, o wiele bardziej nasycony i pozbawiony bieli, bo w tym widać, że jest bardzo dużo. To jest kolor docelowy. No to co, wałek mam ten sam, umyłem go, także jest jeszcze ciągle troszeczkę wilgotny. Jedziemy. Standardowo czekamy, żeby farba weszła do samego tubusa, doszła do samego końca tubusa i będziemy malować. Minęło 5 minut, także możemy przystąpić do malowania. No co jest istotne, żeby na pewno nie zostawiać wałka na samym środku ściany, nie odrywać go na samym środku ściany, ewentualnie cieniować. Ponieważ chcę nałożyć tutaj naprawdę bardzo cienkie warstwy po to, żeby mi bardzo szybko schło, żeby mógł położyć kolejną i chcę to zrobić jak najdokładniej, dlatego to co widać, bardzo często tak jakby wracam. Przez to, że to jest właśnie taka baza bardzo transparentna, która ma mało bieli, a ma bardzo dużo żywicy, ten czas otwarcia tej farby jest bardzo długi, także nawet teraz, jak zrobiłem tutaj ponad metr, mogę spokojnie jeszcze raz sobie wrócić na sam początek i jeszcze raz ją wygładzić i tak jakby zrównać kolor. I to właśnie uczynię. Widać, jak zmienia się ten kolor, jak zabieram coraz więcej farby, jest jej cieniej. Może jest to minus na chwilę obecną, natomiast jest to duży plus tak jakby na przyszłość, dlatego że ona jest coraz bardziej drobno rozłożona. Nie wiem, czy to widać, dlatego właśnie im cieńszy wałek, tym lepszy przy tego typu wymalowaniach. Również to, co można zobaczyć, że porównując, bardziej się zbliżamy na tym podkładzie od razu do tego koloru. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby kupując tą farbę, też wspomnieć, jeżeli sprzedawca zapomni, żeby wspomnieć o podkładzie kolorystycznym. Ok, myślę, że jak na pierwszą warstwę wystarczy. Jest tej farby dość mało. Jest bardzo malutka mora, która powinna się za chwilę tak jakby jeszcze bardziej troszeczkę rozpłynąć. No i myślę, że jeszcze może z dwie warstwy będzie trzeba położyć na to, żeby mieć taki efekt finalny. Ale tutaj już od razu widać różnicę, znaczy w zasadzie jak kolosalna jest różnica, stosując podkłady kolorystyczne pod ciemne kolory, niż malując od razu na biały. No dobra, to ja kończę i za kilka godzin kolejna warstwa. Już po pierwszej warstwie farby nawierzchniowej widać, jak słabo kryje ta farba oraz jak dużą robotę tak jakby robi nam w
wcześniej przygotowane pomalowanie podkładem kolorystycznym. Widać też od razu, że zastosowanie wałka z bardzo krótkim włosiem o wiele bardziej równomiernie i tak jakby bardziej gęsto nakłada nam farbę. No i cienie przede wszystkim, co na pewno daje nam to, że ten czas schnienia tej farby jest o wiele szybszy. No i możemy bardziej dokładnie tą farbę rozłożyć, co przełoży się na efekt finalny. Było widać, że przy trzeciej warstwie już farby nawierzchniowej na dobrą sprawę moglibyśmy zostawić, była naprawdę porządnie pomalowana już po tym podkładzie, natomiast no była niedopuszczalna, jeżeli nie zastosowaliśmy tego podkładu. Czwartą warstwę, jak zastosowaliśmy, w zasadzie tak jakby ekstra dla farby po podkładzie, natomiast tam, gdzie nie było tego podkładu, no to widać było, że no trzeba jeszcze z minimum jedną, dwie warstwy położyć. I tak na dobrą sprawę, tak żeby wszystko zrobić na tip-top, to przydałaby się jeszcze jedna warstwa, czyli w zasadzie już piąta warstwa tej farby, żeby faktycznie mieć ten kolor i mieć go bardzo dokładnie pomalowanego. W przypadku podkładu wystarczyła jedna warstwa podkładu oraz trzy warstwy farby nawierzchniowej tego ciemnego koloru. Takich kolorów jak ten jest de facto bardzo mało, około nastu we wszystkich praktycznie paletach kolorów, jednakże one bywają, występują. Dlatego też właśnie istotne jest to, żeby wiedzieć, jak się do nich przygotować. Zresztą ogólnie malowanie wałkiem z cienkim włosiem i takie dokładne, równomierne malowanie już od pierwszej warstwy no na pewno pozwoli nam na to, że efekt finalny będzie o wiele lepszy i będziemy go mogli szybciej osiągnąć przy mniejszej ilości warstw, tak na dobrą sprawę. Z takich informacji wymiary tej ściany to jest mniej więcej 4 metry kwadratowe. 4 metry kwadratowe razy 4 warstwy farby, to nam daje w sumie 16 metrów kwadratowych. Wymalowałem małą puszką 0,95 litra, czyli kwartą amerykańską. No i widać tutaj też i od razu wydajność, prawda, tych produktów. Wybierając tak ciemne kolory, istotne jest to, żeby kupować też dobrą farbę. Nie brać tak jakby z tej najniższej półki, tylko wziąć właśnie z tej najlepszej, dlatego że przy ciemnych kolorach, im ciemniejszy kolor, tym bardziej podatny jest na zmywanie jakieś takie uszkodzenia, prawda? Dlatego nie warto już, pomijając to, że sam pigment jest drogi, to warto już zainwestować też w dobrą bazę. To, co jest też istotne przy takich ciemnych kolorach, to, że pierwsze tak jakby zmywanie oczywiście następuje po 30 dniach, natomiast jeżeli weźmiemy białą ścierkę i będziemy zmywać takie ciemne kolory, będziemy widzieć tak jakby, że ta farba schodzi. To są właśnie te luźne pigmenty, które nie zostały zatopione w tej żywicy. Dlatego też pierwsze 2-3 mycia maksymalnie będziemy widzieli, że tak trochę ta szmatka będzie brudna, prawda? Że trochę tego pigmentu będzie schodzić ze ściany. Natomiast po tych 3 razach no, nie powinno już nam nic schodzić. Dzięki za uwagę, fajnie, że wytrwaliście do samego końca i dowiedzieliście się, jakie były losy tej ścianki. No i do następnego filmu. Na razie.